tam się gdzieś usadzę. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Centrum Edukacyjne Powiśle. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Stanisław Michalkiewicz, którego serdecznie witam. Tematem dzisiejszego spotkania jest Polska w Unii Europejskiej. Nie przesądzamy, czy tam na końcu tego zdania Polska w Unii Europejskiej jest znak zapytania, czy wykrzyknik. O tym pewnie będzie mówił sam prelegent, a potem myślę, że w dyskusji też się te sprawy jak gdyby wyjaśnią. Przypominam, że jutro głosowanie w Wielkiej Brytanii, czyli jutro możliwy Brexit, czyli pierwszy przypadek, że jakiś kraj zadecyduje o tym, że będzie chciał opuścić Unię Europejską. Jakie to ma znaczenie dla Polski? Czy Polska powinna iść w ślady Wielkiej Brytanii, jeżeli ona podejmie taką decyzję? O tym wszystkim dzisiaj będzie mówił pan Stanisław Michalkiewicz. Proszę bardzo, panie Stanisławie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Mosakowskiemu za zaproszenie mnie. Urzędowi dzielnicy dziękuję za gościnę, dzięki czemu możemy tutaj się z państwem spotkać. Proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że kiedy ja już skończę prelekcję, to państwo będziecie mogli zabrać głos, a ja się do państwa uwag będę odnosił, spróbuję odpowiedzieć na pytania, jeśli potrafię. No i taki komunikat organizacyjny, tutaj jest stół z książkami, między innymi moimi, i jeśli ktoś z państwa jest zainteresowany, to jako człowiek interesowny dedykację wpiszę nabywcy książek. Proszę państwa, żeby, no już tutaj pan Mosakowski wspomniał o jutrzejszym dniu, chciałbym tylko dodać do tego, że referendum, jakie jutro się odbędzie w Wielkiej Brytanii, zapoczątkowuje zaledwie pewien proces. To nie będzie tak, że pojutrze Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej i już nie będzie do niej należała. Procedury przewidziane w traktacie lizbońskim, bo traktat lizboński w odróżnieniu od traktatu akcesyjnego, który nie zawierał procedur wyjścia państwa członkowskiego z Unii Europejskiej, traktat lizboński takie procedury już zawiera. I według tej procedury, jeżeli jakieś państwo chce wystąpić z Unii Europejskiej, to znaczy podjęło taką decyzję, na przykład w drodze referendum, to zgłasza stosowny wniosek do władz Unii Europejskiej. I ten wniosek staje się przedmiotem negocjacji na temat warunków wystąpienia takiego państwa z Unii, bo to jest trzeba bardzo wiele rzeczy tutaj rozstrzygnąć, na jakiej zasadzie i tak dalej, jakie są rozliczenia wzajemne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli rozpoczynają się rokowania, no to mamy dwie możliwości. Albo doprowadzą do porozumienia, albo nie. Powiedzmy, że doprowadziły takie rokowania, te negocjacje doprowadziły do porozumienia, wtedy to porozumienie osiągnięte między władzami państwa chcącego z Unii tak naprawdę o niczym nie przesądza. Jeszcze tylko dopowiem, co się dzieje, jeżeli negocjacje nie doprowadziły do porozumienia, albo też porozumienie nie zostało zatwierdzone, bo i tak może przecież być, to wtedy to państwo może wystąpić z Unii Europejskiej, ale dopiero po 2 latach od złożenia tego wniosku. To pokazuje, jak mniej więcej długo trwała może być ta procedura. Otóż dlaczego te 2 lata? Nie zrozumielibyśmy tego, gdyby nie jeszcze jedna instytucja przewidziana, jeszcze jedna procedura przewidziana w traktacie lizbońskim pod nazwą klauzuli solidarności. Klauzula solidarności stanowi, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim Unii Europejskiej pojawiło się zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy, również w postaci interwencji wojskowej. Warto się zastanowić przez chwilę, skąd możemy wiedzieć,
że w jakimś państwie pojawiło się zagrożenie dla demokracji. No, czyż trzeba nam lepszego dowodu na zagrożenie dla demokracji niż ten wniosek o wystąpienie z Unii? Jasne jest od razu dla każdego, że z demokracją tam nie jest najlepiej. No i gdyby bratnia pomoc została udzielona, to skąd możemy wiedzieć, że zagrożenie dla demokracji już ustało? No stąd, że nowy rząd, który by na skutek bratniej pomocy został w tym kraju zainstalowany, pierwszym krokiem, jaki uczyni, będzie wycofanie tego wniosku. No i wtedy mamy pewność, że demokracja została przywrócona, że wszelkie zagrożenia ustały. To jest taka finezyjna procedura. Dobrze by było, żebyśmy to wiedzieli. Proszę Państwa, to są takie uwagi ogólne, żebyśmy się nadmiernie nie ekscytowali jutrzejszym domowe wojny europejskie. I te dwie domowe wojny europejskie pozbawiły Europę politycznego znaczenia i nie było już właściwie o co się spierać. Francja z Niemcami, Niemcy zostały zlikwidowane, Francja utraciła status tylko przez grzeczność, była traktowana jako wielkie mocarstwo przez, jak to mówił pan Zagłowa, przez politykę. W związku z tym, kiedy Niemcy zostały, państwo niemieckie zostało odbudowane w 1949 roku, Konrad Adenauer i Maurice Schumann postanowili rozpocząć odbudowę politycznego znaczenia Europy i została zawarta wspólnota węgla i stali. Celem tych przedsięwzięć gospodarczych było po pierwsze stworzenie sprzyjających warunków do gospodarczego odbudowania Europy ze zniszczeń wojennych, do czego przyczynił się również amerykański plan Marshalla, ale również do prób odzyskiwania znaczenia politycznego. I takim przedsięwzięciem, które można powiedzieć uwieńczyło starania o odbudowę, nie tylko o odbudowę gospodarki europejskiej ze zniszczeń wojennych, ale nadało mu bardzo silne impulsy rozwojowe, było utworzenie wspólnego rynku. Było utworzenie wspólnego rynku, czyli jednolitego obszaru celnego w Europie Zachodniej. To dało bardzo silny impuls rozwojowy i to był ten eksperyment na płaszczyźnie gospodarczej, powiedzmy sobie, bardzo udany. Ale pod koniec lat 80. na ten udany eksperyment gospodarczy został nałożony eksperyment polityczny, projekt polityczny w postaci właśnie Unii Europejskiej, a więc budowy europejskiego mocarstwa. Dzisiaj możemy to już bez żadnej tam pruderii powiedzieć, budowy czwartej Rzeszy środkami pokojowymi. Bo i przedtem były takie próby politycznego zjednoczenia, politycznego jednoczenia Europy. Warto przypomnieć te próby od samego początku. Otóż po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego w roku 476 w Europie zapanowały wieki ciemne, zapanował chaos, z którego zaczęły się wyłaniać dopiero po kilkuset latach państwa czy twory państwowe, które dziś później przybrały kształt państw europejskich. No i wśród niektórych Europejczyków właściwie jedynym takim spoiwem, które to wszystko trzymało w kupie, był Kościół katolicki. Wprawdzie Zachodnie Cesarstwo Rzymskie się rozpadło, ale Kościół nie przestaje istnieć, a Kościół katolicki, struktura Kościoła katolickiego odzwierciedlała podział administracyjny Zachodniego Cesarstwa. I ten kościec przetrwał. Dzięki temu w roku 800, w Dzień Bożego Narodzenia, ówczesny papież Sylwester koronował w Rzymie króla Franków, Karola Wielkiego, na cesarza rzymskiego. Od tamtej pory to była taka pierwsza świadoma próba odtworzenia w Europie państwa uniwersalnego na kształt
przypominającego zachodnie cesarstwo rzymskie. O, ta próba przetrwała dosyć długo, bo tylko to cesarstwo rzymskie ewoluowało. Najpierw to było monarchia Karola Wielkiego. Ona promieniowała cywilizacyjnie nawet na ludy ówcześnie barbarzyńskie, na przykład ludy słowiańskie. Wyrazem tego promieniowania cywilizacyjnego monarchii Karola Wielkiego na ludy ościenne, które w skład tej monarchii nie wchodziły, jest chociażby ślady w języku pozostały. Otóż we wszystkich językach słowiańskich nazwa osoby panującej pochodzi od imienia Karol. Czy to jest polski król, czeski król, rosyjski Karol, to są wszystko wariacje od imienia Karol. Karolus, prawda? Więc to pokazuje, jak wielki prestiż musiał być Karola Wielkiego, skoro nawet ościenne ludy barbarzyńskie wtedy, czyli nie zaliczające się do świata cywilizowanego, taki wynalazek językowy poczyniły. Proszę Państwa, z tego powstało Święte Cesarstwo Rzymskie, które później się przekształciło w Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i jako takie przetrwało aż do czasów nowożytnych, to znaczy przetrwało de nomine, konkretnie do bitwy pod Austerlitz. Po bitwie pod Austerlitz, jak wiadomo, Austria została rozgromiona w bitwie pod Austerlitz i wśród warunków, jakie Napoleon podyktował cesarzowi Franciszkowi, był również warunek zrzeczenia się tytułu cesarza rzymskiego. Dopiero wtedy to Święte Cesarstwo Rzymskie zostało zlikwidowane, ale nie dlatego, żeby Napoleon nie chciał jednoczyć Europy, a jakże chciał, tylko że pod swoim berłem dynastycznym, bo syn Napoleona III już jako dziecko otrzymał tytuł króla Rzymu, więc prawdopodobnie był, no tylko klęska Napoleona przesądziła o tym, że się to nie udało. Ale takim nawiązaniem do idei imperialnej w zachodniej Europie w każdym razie było utworzenie w 1871 roku Cesarstwa Niemieckiego. Kanclerz Bismarck po zwycięskiej wojnie francusko-pruskiej utworzył, zjednoczył różne państwa niemieckie, niemieckojęzyczne, z królem pruskim jako kierownikiem całego tego przedsięwzięcia politycznego, no i nawiązał do idei imperialnej. Cesarz, król pruski został imperatorem, czyli cesarzem. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do likwidacji zarówno cesarstwa austriackiego, które było spadkobiercą, no już właściwie Napoleon to odebrał, ale było spadkobiercą tego świętego cesarstwa rzymskiego, a nawet do likwidacji cesarstwa niemieckiego. I próbę zjednoczenia Europy podjął następnie wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler, ale podjął to po swojemu, manu militari. W związku z tym Europa została, nawet mu się sporą część Europy udało zjednoczyć, ale jakim kosztem? Europa została zdewastowana, całe narody znienawidziły Niemców. No i wreszcie Hitler się zastrzelił, Niemcy zostały zlikwidowane, utworzone zostały strefy okupacyjne i Unia Europejska była kolejną próbą w tym ciągu historycznych wydarzeń, była kolejną próbą budowy czy odtworzenia w Europie państwa uniwersalnego na wzór zachodniego cesarstwa rzymskiego, oczywiście pod z Niemcami jako politycznym kierownikiem tego całego przedsięwzięcia. W związku z tym można powiedzieć, że to była próba budowy IV Rzeszy środkami pokojowymi. Nie jestem autorem tego spostrzeżenia, bo tylko się z nim zgadzam, bo autorem tego spostrzeżenia
była osoba znacznie bardziej ode mnie doświadczona w polityce europejskiej, osoba, która była 11 lat premierem Wielkiej Brytanii, a więc państwa, które nie kibicuje polityce europejskiej, tylko ją tworzy, ba, tworzy politykę światową. Mówię o Margaret Thatcher i ona powiedziała, że Unia Europejska jako ten projekt polityczny to jest nic innego jak niemiecka, narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. Zgadzam się z tą opinią, nie mam tutaj nic do dodania, całkowicie się z tym zgadzam. Teraz przywództwo niemieckie zostało trochę podważone, mamy w związku z tym zawirowania, ale to do tego przejdę. Proszę Państwa, w dalszej części, natomiast chciałbym teraz przejść do trzeciego tego aspektu, mianowicie do projektu ideologicznego, bo Unia Europejska jest również projektem ideologicznym. Jaki to jest projekt ideologiczny? Proszę Państwa, mamy do czynienia w Unii Europejskiej, mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną w pełnym natarciu. Jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, a większość ludzi chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, to dlatego, bo to ta rewolucja się odbywa nie oddolnie, tylko odgórnie, z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej, z wykorzystaniem instytucji poszczególnych państw członkowskich. To jest taka rewolucja trochę podobna do tego, jak to Julian Tuwim pisał, napisał taki poemat o rewolucji w Niemczech. I tam pisze między innymi tak: i władza w zapale ludności dynamit dawała na kartki. Przy każdej karteczce był plan demonstracji. No więc to jest trochę tak, ta rewolucja komunistyczna, ale to nie znaczy, że ona jest groteskowa, że to jest tylko przedsięwzięcie jakieś komiczne. Ma elementy oczywiście komiczne, ale to jest przedsięwzięcie poważne. Jeżeli większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że w Unii Europejskiej rozwija się w pełnym natarciu rewolucja komunistyczna, to dlatego, że ona się odbywa według innej strategii niż ta, którą my znamy. Bo myśmy poznali strategię bolszewicką, ale to nie jest jedyna strategia, według której może być prowadzona rewolucja komunistyczna. Strategia bolszewicka składała się z trzech elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, znaczy likwidacji własności prywatnej, masowego terroru i masowego duraczenia, to znaczy propagandy. Nie można powiedzieć, że nie doprowadziła do, nie dała rezultatów. No dała rezultaty, 100 milionów ludzi przypłaciło życiem ten eksperyment komunistyczny, ale na dłuższą metę ona się okazała nieefektywna. W związku z tym obecnie odstąpiono od tej strategii bolszewickiej, i rewolucja komunistyczna jest prowadzona według strategii, jaką jeszcze w latach 20. XX wieku zaproponował włoski komunista Antoni Gramsci. Antoni Gramsci doszedł do wniosku, że Marks się pomylił, że formuła marksowska, jakoby byt określał świadomość, co w działaniu politycznym przekładało się właśnie na strategię bolszewicką, że to ta formuła na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa. Dlatego, że zdaniem Gramsciego to nie stosunki własnościowe ani przemoc nie są głównym czynnikiem alienującym, czyli trzymającym człowieka w niewoli, tylko głównym czynnikiem alienującym jest kultura burżuazyjna. Dlaczego? Dlatego, że ona każdemu człowiekowi dostarcza kategorii, przy mocy których on myśli, porównuje, ocenia, wybiera, jednym słowem, przy mocy których on funkcjonuje intelektualnie. I jeżeli się przeciwko tej kulturze burżuazyjnej chce zbuntować, a na tym właśnie polega istota rewolucji, to on się buntuje przy mocy tych kategorii, których ta kultura mu dostarcza, bo innych nie ma. W związku z tym jego bunt jest nieskuteczny, jego bunt jest groteskowy, jego bunt jest daremny. I Gramsci, który był człowiekiem ideowym, stwierdził, że żeby to przezwyciężyć, to fatum, to do kultury burżuazyjnej, kultura, sfera kultury, czyli sfera ludzkiej świadomości, powinna być głównym polem bitwy rewolucyjnej. A ta bitwa rewolucyjna powinna polegać na tym, że do kultury burżuazyjnej, którą on
traktował bardzo szeroko, nie tylko jako twórczość, ale jako prawo, instytucje, religię, obyczaje i tak dalej, trzeba wprowadzić, jak to on nazywał, ducha rozłamu. To znaczy tym kategoriom kulturowym, tradycyjnym kategoriom kulturowym, wytworzonym w ciągu stuleci, nadać zupełnie odmienną treść. I to jest główne zadanie tej bitwy rewolucyjnej. I ta, w związku z tym w strategii zaproponowanej przez Antoniego Gramsiego na plan pierwszy wysuwa się masowe duraczenie. No bo terenem bitwy rewolucyjnej jest sfera ludzkiej świadomości. Dlatego ludzi trzeba oduraczyć. I masowe duraczenie dokonuje się przy pomocy piekielnej triady w postaci państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone. To wystarczy przejrzeć ustawodawstwo czy krajów, poszczególnych krajów członkowskich, czy tendencje w ustawodawstwie Unii Europejskiej, żeby się o tym przekonać. Ale te narzędzia terroru nie są stosowane w skali masowej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że masowe duraczenie przynosi znakomite rezultaty. Mnóstwo Europejczyków po prostu zgłupiało. Nieodwracalnie nawet niektórzy. No, a po drugie, także nie ma powodu, żeby stosować terror w skali masowej, a po drugie ze względu na taką przestrogę, którą jeszcze w czasach renesansowych przekazał w utworze książę taki włoski pisarz Mikołaj Machiavelli. Otóż Machiavelli zauważył, między innymi w tym księciu, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby, żeby nie szafować tym nadmiernie. To jest bardzo słuszne, dlatego że, proszę Państwa, terror, no to jest nic przyjemnego. Każdy, kto doznał na własnej skórze terroru, to wie. Ale terror ma jedną zaletę. Człowiek terroryzowany wie, że jest terroryzowany. To trudno tego nie zauważyć, prawda? Czasami może tego nie przeżyć. Czasami wychodzi z tego eksperymentu taki poobijany, że już nic mu się nie chce. Ale myśli cały czas po swojemu. I jeśli terror zelżeje albo terror ustanie, to on odżywa. Jeśli oczywiście przeżyje. No bo jak nie przeżyje, to już nie ma o czym mówić. Natomiast człowiek zoperowany przy pomocy tej piekielnej triady, on nie wie, że jest zoperowany. On nie wie, że żyje w rzeczywistości podstawionej. On myśli, że to wszystko naprawdę. On na nic już nie czeka. I ta strategia jest bardzo przy pozorach pewnej łagodności, ona jest groźniejsza, bo ona jest podstępna. Jest bardziej skuteczna właśnie dlatego, że jest podstępna. Proszę Państwa, strategia rewolucji komunistycznej się zmienia, jak widzimy, ale cel rewolucji komunistycznej się nie zmienia. Cały czas jest ten sam. Pierwszym celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że człowiek sowiecki wyrzekł się wolnej woli. To się robi raz na zawsze. Jak ktoś się raz wyrzeknie wolnej woli, to już jej nie odzyskuje. I w związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie każdy musi samodzielnie dokonywać codziennie jakichś wyborów. A on już właśnie tego nie potrafi, bo on się tej umiejętności wyrzekł. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekowi sowieckiemu takiego sztucznego środowiska, w którym on mógłby żyć. Tym środowiskiem jest państwo totalitarne. Czym się charakteryzuje państwo totalitarne? Tym między innymi, że nie uznaje żadnej władzy poza własną. Na przykład władzy rodzicielskiej. Żadnej nie uznaje, więc władzy rodzicielskiej też.
no to widzimy na naszych oczach, to się dokonało, że władza rodzicielska została zlikwidowana. Pozostał z niej tylko obowiązek alimentacyjny. Natomiast władzy już nie ma, bo jeżeli w stosunki między rodziców i dzieci, w ogóle stosunki rodzinne, wprowadza się urzędnika, który ma ostatnie słowo jako arbiter, no to władzy rodzicielskiej już nie ma. To jest tylko, jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy ona jest, czy nie, to tylko dlatego, że pozostała taka atrapa. Można to porównać do orła wypchanego. On ma wszystko to samo, co i orzeł żywy. Ma skrzydła, dziób, szpony, wszystko, ale nie lata, ale nie funkcjonuje. Więc to jest właśnie cecha tej atrapy. Proszę Państwa, państwo totalitarne nie toleruje również władzy religijnej, bo to też jest władza i w dodatku przynajmniej powinna być autonomiczna względem państwowej. No to jaką mieliśmy tutaj lekcję poglądową? Kilka lat temu francuski prezydent Mikołaj Sarkozy przedstawił taką propozycję nie do odrzucenia Kościołowi katolickiemu. Jeżeli Kościół, powiedział prezydent Sarkozy, zaakceptuje zasadę laickości republiki, przekładając na język ludzki, jeżeli wyrzeknie się wszelkich pretensji do sprawowania przywództwa moralnego, tylko się zdegraduje do roli takiej organizacji socjalno-charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego, to nawet może być finansowany przez państwo, a co to komu wtedy szkodzi? Natomiast jak nie zaakceptuje zasady laickości republiki, no to wojna. Ponieważ nie wszyscy jeszcze wywiesili białą flagę, no to mamy coś w rodzaju takiej hybrydowej wojny w Unii Europejskiej. Ona jest prowadzona przy pomocy różnych takich trików, ale to jest wojna. I wreszcie, proszę Państwa, co jest istotne ze względu na ekonomiczne konsekwencje, państwo totalitarne nie toleruje jeszcze jednej władzy, która z punktu widzenia ekonomicznego ma podstawowe znaczenie, mianowicie władzy właściciela nad rzeczą, bo to też jest władza. I państwo totalitarne tej władzy nie toleruje. I ustawodawstwo i krajów członkowskich, i ustawodawstwo Unii Europejskiej jest nakierowane na to, żeby przy pozorach zachowania instytucji własności pozbawić jej wszelkiej treści, zostawić taką pustą skorupę. Ja kiedyś na spotkaniu takim eurosceptycznych deputowanych do Parlamentu Europejskiego w Wieliczce opowiedziałem taką historię, w której sam uczestniczyłem, jak to funkcjonuje nie u nas, tylko na Zachodzie i jeszcze w latach 80. Otóż jak wielu Polaków jeździłem do Francji w saksy tak zwane. No i tam pracowałem przy winobraniu i któregoś razu trafiłem tam w departamencie Saony i Loary, w takiej gminie Saint-Amour. Zatrudnił nas tak winiarz pod nazwiskiem Gilbert Tranchon. No i przyjechaliśmy na winnicę i on nam wydał taką instrukcję, a był bardzo dobry urodzaj tego roku. I on nam wydał instrukcję następującą. Proszę zbierać tylko najdrobniejsze grapy, a resztę obcinać i niszczyć między tymi rzędami winorośli, tak żeby było widać, że są zniszczone. No i myśmy się zastosowali do tej instrukcji, zniszczyliśmy prawie połowę zbiorów w ten sposób. I w przerwie pracy ja do niego mówię, panie Tranchon, co pan robi? Na miłość boską, przecież zniszczyliśmy panu prawie połowę zbioru, a pan nam jeszcze za to płaci. Dlaczego pan to robi? A on mówi, no tak, bo ja dostałem tutaj limit z gminy 50 hektolitrów z hektara. 50 hektolitrów wina z hektara. Jeśli bym przekroczył, a jakbyście wszystko zebrali, to bym przekroczył ten limit, jakby się to wydało, to bym dostał taką karę, że musiał tą winnicę sprzedać. Ja mówię, a skąd oni wiedzą tu w gminie u pana, że 50 hektolitrów, a nie na przykład 52? On mówi, nie wiedzą. Oni dostali taki limit z rozdzielnika z departamentu Saony i Loary.
A w departamencie pytam, to skąd? Oni też nie wiedzą, oni dostali to z Ministerstwa Rolnictwa z Paryża, a Ministerstwo Rolnictwa z Paryża dostało to z Komisji Europejskiej w Brukseli, bo produkcja wina jest kwotowana. Co to było, proszę Państwa, w czym ja brałem udział? Otóż to była realizacja ideału gospodarczego Hilarego Mintza. Być może nie wszyscy z Państwa pamiętają, kto to był Hilary Mintz. To był gospodarczy dyktator Polski w czasach stalinowskich. Jeden z trójki takich wszechmogących Żydów, których Stalin przysłał, żeby nas stresowali do komunizmu. I Hilary Mintz wygrał wszystkie bitwy o handel, o przemysł. On miał ideał gospodarczy w postaci planu doprowadzonego do każdego stanowiska pracy. Plan centralny powinien być doprowadzony do każdego stanowiska pracy. We Francji został, przynajmniej w sektorze rolnym. Ja w tym uczestniczyłem, brałem w tym udział. Tam, gdzie produkcja jest kwotowana, tam został spełniony ideał gospodarczy Hilarego Mintza. Widzimy efekty rewolucji komunistycznej. No i co się dzieje? Unia Europejska na skutek nałożenia na ten pierwotny, bardzo rozsądny projekt gospodarczy, projektu politycznego i projektu ideologicznego, te pozytywne efekty gospodarcze są wygaszane. Są wygaszane. Unia Europejska charakteryzuje się najniższym stopniem rozwoju gospodarczego ze wszystkich państw liczących się. Właściwie stagnacja gospodarcza. Gdyby nie możliwość przejadania dorobku stworzonego przez poprzednie pokolenia, no to byłoby już bolesny powrót do rzeczywistości. Ale takim jeszcze istotnym skutkiem ubocznym jest kryzys demograficzny w Unii Europejskiej, który został zauważony jeszcze 26 lat temu. Mianowicie ukazała się w 1990 roku taka prognoza demograficzna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla starej Unii liczącej jeszcze 15 państw. Diagnoza była oczywista dla każdego, kto trochę po Europie jeździł, że społeczeństwa tych krajów gwałtownie się starzeją i ten proces nabiera dynamiki. W związku z tym w części wnioskowej wniosek był właściwie jeden, że jeżeli Unia Europejska chce utrzymać socjal na dotychczasowym poziomie, to musi w ciągu najbliższych 50 lat sprowadzić około 100 milionów ludzi do roboty. No, ktoś musi ten luksusowy przytułek dla starców utrzymywać. Ktoś musi na to pracować. I przed kierownikami politycznymi Unii Europejskiej pojawił się problem. No, skąd tych ludzi wziąć? Proszę Państwa, ludzi na świecie nie brakuje. Ale decyzja może okazać się brzemienna w skutki, bo powiedzmy, tak jak teraz południowe granice Unii Europejskiej trzeszczą i pękają pod naporem Arabów, pod naporem Tamurzynów i tak dalej. No dobrze, ale 100 milionów Arabów wpuścić, toż przecież oka nie można było zmrużyć. Już teraz nie można, a co dopiero 100 milionów. 100 milionów Chińczyków albo Annamitów. No można, ale to już nie te czasy są z epoki powstania bokserów, kiedy Europa z Chińczykami robiła co chciała. Teraz są nuklearne Chiny, potężna gospodarka i już Europa nie może z Chińczykami robić czego by chciała. A jeżeli Chińczycy, 100 milionów Chińczyków zażąda praw politycznych i wybierze sobie prezydenta albo cesarza, to co wtedy będzie? Więc lepiej nie ryzykować. Ale jest około 100 milionów łagodnych chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej. Różnic cywilizacyjnych, kulturowych wielkich nie ma. Trzeba tylko stworzyć mechanizm taki, żeby oni chcieli tam przyjeżdżać. No i taki mechanizm został stworzony. To nie byle jacy fachowcy się tym zajmowali. Ci ludzie jeszcze 100 lat temu handlowali niewolnikami, więc oni umieją takie rzeczy robić. W związku z tym taki mechanizm został stworzony, żeby ci ludzie pod wpływem ciśnienia ekonomicznego
chcieli jechać do krajów starej Unii, tam będą pracowali, część pieniędzy zarobionych będą przesyłali tutaj, to będzie siła nabywcza tych bantustanów i za którą to siłę nabywczą te bantustany będą kupowały towary wytworzone na w krajach zachodnich, w związku z tym pieniądze wrócą tam skąd przyszły, no czegoś chcieć więcej, to jest znakomity samograj gospodarczy. Proszę Państwa, to są te trzy projekty, które są realizowane, że tak powiem, jednocześnie, z różnym skutkiem dla każdego, co starałem się wykazać, ale oczywiście na to się nałożyły się czynniki zewnętrzne. Otóż warto zwrócić uwagę, że od początku lat 80. dała się zauważyć postępująca erozja politycznego porządku jałtańskiego. I postępy tej erozji skłoniły przywódców sowieckich do postawienia sobie pytania, no co mają w tej sytuacji robić? Czy mają bronić do upadłego, tego rozsypującego się porządku jałtańskiego, ale nie wiadomo jaka wysoka cena będzie tego i czy ta obrona okaże się skuteczna, czy też zrobić coś innego, wykonać jakąś alternatywny manewr. I kiedy pierwszym sekretarzem sowieckim został Michał Gorbaczow, przywódcy sowieccy zdecydowali się na te drugie rozwiązanie i w marcu 1985 roku Michał Gorbaczow na spotkaniu z prezydentem Reaganem w Genewie zaproponował prezydentowi Reaganowi zawarcie traktatu rozbrojeniowego, co przez ówczesnych komentatorów zostało odczytane jako wywieszenie przez sowieciarzy białej flagi na znak, że uznają się za pokonanych w zimnej wojnie. I tak rzeczywiście było, ale sens propozycji Michała Gorbaczowa był zdecydowanie głębszy. Otóż był to właśnie manewr ucieczki do przodu, polegający na tym, żeby zamiast bronić rozsypującego się porządku jałtańskiego, zaproponować Amerykanom wspólne utworzenie nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby rozsypujący się porządek jałtański. Jeśli strona amerykańska przyjęłaby ofertę, no to znakomicie. Przecież tego nowego porządku politycznego nie trzeba było przed nikim bronić, bo nikt by go nie atakował, więc oszczędzi się mnóstwo energii, którą można skierować na zupełnie inne tory. I oferta została przyjęta przez stronę amerykańską, o czym świadczyły doroczne, cykliczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii, kolejne w 1987 roku w Waszyngtonie, następne w 1988 roku w Moskwie i w 1989 roku już nowy prezydent Jerzy Bush starszy przyjął Gorbaczowa na okręcie w pobliżu Malty na Morzu Śródziemnym. I podczas każdego z tych spotkań kształt przyszłego porządku politycznego był krok po kroku konkretyzowany, bo to nie była jednorazowa decyzja, to był proces rozciągnięty w czasie, uprzedzając nieco fakty. On został sfinalizowany dopiero 20 listopada 2010 roku, więc ten proces był rozciągnięty w czasie. Proszę Państwa, przygotowania do tego nowego porządku politycznego w Europie zostały oczywiście zauważone przez wiele państw europejskich. Te państwa nauczone doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, tym razem postanowiły ująć sprawę w swoje ręce. Już po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Reaganem na Islandii w 1986 roku okazało się, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego, którego kontury jeszcze nie były precyzyjne, będzie jednak ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. I sama zapowiedź, sama perspektywa ewakuacji Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy wytwarzała w środkowej Europie coś w rodzaju próżni politycznej, podobnej do tej, jaka powstała w roku 1918, kiedy to Rosja na skutek rewolucji bolszewickiej pogrążyła się w zapaści,
kiedy Niemcy przegrały wojnę na Zachodzie, a Cesarstwo Austriackie się rozpadło, już nie wytrzymało tego eksperymentu. W rezultacie w środkowej Europie powstała polityczna próżnia, którą wypełniły powstające spontanicznie niepodległe państwa narodowe. No i znowu pojawiła się zapowiedź politycznej próżni na skutek ewakuacji Imperium Sowieckiego i państwa środkowej Europy, nauczone, jak powiadam, doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego, który był ufundowany na założeniu słabości Rosji i słabości Niemiec, to założenie okazało się bardzo nietrwałe i stanowiło zarzewie przyszłego konfliktu zresztą, to tym razem postanowiły ująć sprawy w swoje ręce, wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane w postaci systemu reasekuracji niepodległości państw środkowoeuropejskich. I w 1989 roku na spotkaniu w Budapeszcie cztery państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały porozumienie o współpracy politycznej, zwane potocznie od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia natychmiast prawie dołączyła Czechosłowacja jako piąty sygnatariusz, jeszcze przed aksamitnym rozwodem. Stąd porozumienie zaczęło być nazywane Pentagonale i Polska jako uczestnik szósty. W związku z tym porozumienie nazwane zostało Heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze Heksagonale? No na to, że Rosja pogrąża się w zapaści, więc prawdopodobnie nie będzie w stanie storpedować tego przedsięwzięcia. Zresztą wycofuje się ze środkowej Europy. Niemcy natomiast wprawdzie w zapaści się nie pogrążają, ale są skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich, więc być może ze względu na to skrępowanie też nie będą w stanie storpedować tej inicjatywy. Zatem trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, bo następny może się nie powtórzyć nawet za 100 lat, i stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. Jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to się nie sprawdziły absolutnie. Niemcy, kiedy tylko odzyskały swobodę ruchów w Europie, a nastąpiło to po 12 września 1990 roku, kiedy to w Moskwie został podpisany traktat 2 plus 4, czyli 4 mocarstwa poczdamskie, że tak powiem, plus dwa państwa niemieckie, ten traktat 2 plus 4 likwidował okupację Niemiec, bo do 12 września 1990 roku Niemcy były formalnie okupowane jako skutek wojny przegranej przez Hitlera, i traktat 2 plus 4 likwidował okupację Niemiec, otwierając tym samym drogę do zjednoczenia obydwu państw niemieckich, to znaczy do wchłonięcia sowieckiej strefy okupacyjnej, czyli NRD, przez Niemcy, co nastąpiło miesiąc później. Niemcy po 12 września 1990 roku odzyskały swobodę ruchów w Europie, przynajmniej na tyle, że natychmiast przystąpiły do wysadzania w powietrze Heksagonale. I uczyniły to w ten sposób, że zachęciły dwie republiki jugosłowiańskie, a więc dwa elementy państwa, które miało być bałkańskim filarem Heksagonale, do proklamowania niepodległości, co Jugosławię postawiło prawie natychmiast w ogniu krwawej wojny domowej. Dlatego, że jak rozpada się jakaś większa całość, i to wrócimy do tego jeszcze pod koniec tej prelekcji, to pierwsze pytanie, jakie się pojawia, jakie granice będą miały części, które z tej całości się wyłonią? I na to pytanie prawie nigdy nie da się odpowiedzieć bez wojny, bez konfliktu zbrojnego. I tak się stało w Jugosławii. Jugosławia prawie natychmiast stanęła w ogniu krwawej wojny domowej, a pozostali sygnatariusze Heksagonale, widząc czym, jakimi konsekwencjami grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowali. I od tej pory próżnię polityczną w środkowej Europie wypełniają Niemcy, a narzędziem tego wypełniania
jest rozszerzanie na wschód Unii Europejskiej, a więc przedsięwzięcia politycznego, którego Niemcy są i były kierownikiem. I 1 maja 2004 roku ta linia polityki niemieckiej zostaje uwieńczona pełnym sukcesem. 8 państw środkowoeuropejskich zostaje przyłączonych, między innymi Polska, zostaje przyłączonych do Unii Europejskiej, a więc poprzez instytucje Unii Europejskiej poddanych jurysdykcji niemieckiej. W ten sposób Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji projektu Mitteleuropa z roku 1915. Projekt Mitteleuropa był efektem wydarzeń, które nastąpiły w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku. Otóż w drugiej połowie XIX wieku nastąpiło w Niemczech okres intensywnego uprzemysłowienia, rewolucja przemysłowa nastąpiła w Niemczech, która doprowadziła do bardzo szybkiego ujawnienia się bariery surowcowej. I odpowiedzią elit niemieckich na to ujawnienie się bariery surowcowej było sformułowanie takiej koncepcji gospodarki wielkiego obszaru. W największym skrócie i uproszczeniu koncepcja gospodarki wielkiego obszaru sprowadzała się do tego, że Niemcy powinny politycznie kontrolować obszar kilkakrotnie większy od własnego terytorium państwowego, żeby zniwelować skutki bariery surowcowej. I w 1915 roku, a więc w pierwszym roku Wielkiej Wojny, ta ogólnikowa koncepcja gospodarki wielkiego obszaru została skonkretyzowana w postaci projektu Mitteleuropa. Projekt Mitteleuropa dotyczył organizacji urządzenia państw, znaczy urządzenia Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim. I zakładał zainstalowanie na tym obszarze państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. Ponieważ w 1918 roku Niemcy przegrały wojnę, w każdym razie wtedy się wszystkim tak zdawało, no to w środkowej Europie powstały państwa naprawdę niepodległe, które podjęły trud budowania gospodarek, no nie od razu konkurencyjnych, bo to wcale nie było takie łatwe, gospodarka niemiecka była bardzo silna, ale w każdym razie niezależnych od gospodarki niemieckiej. Między innymi Polska i tak dalej. Ale 1 maja 2004 roku, czyli po 90 latach od wybuchu I wojny światowej, Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji swojego celu wojennego z 1915 roku, więc można powiedzieć, że wprawdzie po 90 latach, ale tę wojnę przynajmniej w tym zakresie wygrały. A że po 90 latach, no mój Boże, cóż w tym takiego dziwnego, wojny trwają dłużej niż działania wojenne. Warto uzmysłowić sobie, że na przykład I wojna światowa definitywnie zakończyła się stosunkowo niedawno, to znaczy 3 października 2010 roku. Tego dnia bowiem Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek od odszkodowań wojennych za pierwszą wojnę, 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. Więc pierwsza wojna zakończyła się definitywnie w październiku 2010 roku, a druga jeszcze nie. To tylko działania wojenne ustały, ale remanenty wojenne są nadal otwarte i już ponad 70 lat oczekują na jakieś załatwienie. Więc warto z tego sobie zdawać sprawę, jeżeli się zastanawiamy nad polityką europejską. Warto po prostu o tym pamiętać, bo jak ktoś o tym zapomina, no to zaczyna się pogrążać w świecie iluzji. Bo państwa dzielą się na dwie kategorie. Państwa poważne i pozostałe. Państwa poważne tym się między innymi charakteryzują, że o niczym nie zapominają. A państwa pozostałe to
No, w ogóle nie mam pamięci żadnej, do niczego nie mam głowy, po prostu zataczają się od ściany do ściany, w zależności od tego, w którą stronę ich ktoś tam popchnie. Proszę Państwa, wspomniałem, że Niemcy odzyskały swobodę ruchów po 12 września 90 roku. No i warto jeszcze dodać, że stały się od 90 roku wyznawcami pewnej doktryny politycznej, którą można nazwać doktryną europeizacji Europy. Doktryna europeizacji Europy też w skrócie i uproszczeniu polega na takim cierpliwym, delikatnym, bo tu nie ma miejsca na żadne gwałtowne ruchy, delikatnym, ale cierpliwym i metodycznym wypychaniu Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej. Nie trudno zrozumieć, dlaczego Niemcy są wyznawcami tej doktryny. Niemcy są państwem poważnym. W związku z tym nie zapominają, że na skutek wtrącenia się, dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych w politykę europejską, przegrały dwie wojny, które mogły wygrać. Więc nie życzą sobie obecności Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej, zwłaszcza jako jej kierownika. No i jeszcze trzeba dodać, że Niemcy po 90 roku nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której w swoim czasie odszedł narwany cesarz Wilhelm II i wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka polega na tym, sprowadza się do tego, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. Nie w konflikcie, no, w porozumieniu z Rosją. I zewnętrznym wyrazem tego niemieckiego nawrócenia na linię polityczną kanclerza Bismarcka było proklamowanie strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego, które jak na razie wytrzymało wszystkie próby niszczące, jakim zostało poddane. To jest, jak Państwo widzicie, polityka niemiecka jest bardzo tutaj konsekwentna i nietrudna do rozszyfrowania specjalnego, ale skoro nawet my wiemy, że Niemcy stały się wyznawcami doktryny europeizacji Europy, to w Stanach Zjednoczonych też to wiedzą. I Stany Zjednoczone wcale nie zamierzają się temu bezczynnie przyglądać albo jeszcze poddawać się absolutnie w życiu. I kiedy po safandulskim prezydencie Clintonie, mówię safandulskim, bo on jeszcze jak był kandydatem na prezydenta, to przyjechał do Niemiec i w Berlinie wygłosił przemówienie, za które Niemcy, prawie 500 000 Niemców wynagrodziło go owacją. Bo co tam powiedział? Ano powiedział, że Niemcy powinny wziąć większą odpowiedzialność za Europę. W przełożeniu na język ludzki oznacza to, czy oznaczało to, że on jako kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych nie ma nic przeciwko temu, żeby Niemcy urządzały Europę po swojemu. No to Niemcom nie trzeba dwa razy tego powtarzać. I oczywiście z entuzjazmem to urządzili mu owację. Też to niby tam te słyszymy, że Niemcy już się zmienili i tak dalej. Na pewno tak jest, ale jak im ktoś zaproponuje, żeby wzięli odpowiedzialność za Europę, to oni natychmiast, więc to też trzeba o tym pamiętać. Proszę Państwa, kiedy po safandulskim, jak powiadam, prezydencie Clintonie kierownictwo polityki amerykańskiej przejął wojowniczy prezydent, może aż nadmiernie wojowniczy prezydent Jerzy Bush młodszy, natychmiast Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w Europie, bo za Clintona to był taki no, pasywność taka była. Natychmiast wróciły do aktywnej polityki w Europie i wyrazem tego powrotu Stanów Zjednoczonych do aktywnej polityki w Europie była deklaracja lojalności, którą podpisało 8 państw europejskich. Deklaracja lojalności wobec Stanów Zjednoczonych, między innymi Polska podpisała, to Leszek Miller podpisał. Rzut oka na mapę przekonywał, że te państwa,
które podpisały deklarację lojalności, leżą na obrzeżach twierdzy Europa, czyli aktywna polityka amerykańska jest bardzo czytelna. Zmierza do otoczenia Niemiec pierścieniem okrążenia państw zaprzyjaźnionych ze Stanami Zjednoczonymi. To była nawet dla Polski pewna szansa, bo musimy sobie z jednej rzeczy zdawać sprawę. Strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie to są szczęki i madła, które się zaciskają wokół naszej głowy. I w miarę jak one się zaciskają, to my już nie możemy głową o tak ruszać, możemy tylko tak. Tyle na ile nam przestrzeń między szczękami i madła pozwala. Więc to każda możliwość, każda szansa rozluźnienia tego zacisku jest dla nas obiecująca. Nie mówię, że korzystna, ale obiecująca.